Charles Dickens. Opowieść wigilijna. Odcinek pierwszy. To, że Marley umarł, było pewne jak amen w pacierzu. Zgon nastąpił 7 lat temu w Londynie, w noc przed Wigilią Bożego Narodzenia i został potwierdzony przez lekarza, pastora oraz pana Scrooge'a, czyli wspólnika zmarłego. A słowo Scrooge'a było gwarancją nawet na giełdzie. Obaj, i Marley, i pan Scrooge znali się, zwłaszcza na pieniądzach. Gdy Marley zszedł z tego świata, Scrooge został jedynym jego spadkobiercą. Pochowano go szybko i bez zbędnych ceregieli, a w kondukcie szedł jedynie Scrooge w towarzystwie karawaniarza. Nikt nie grał marsza pogrzebowego. Nieco zamieszania dodał przelatujący nisko samolot pasażerski. Jego silniki pracowały szeptem, żeby dodać grozy sytuacji. Scrooge, jak na biznesmena przystało, dzień pogrzebu partnera w interesach uczcił korzystnym kontraktem. Nigdy nie zmienił szyldu nad wejściem do firmy. Nie, nie przez sentyment. Nie owijajmy tego w bawełnę. Scrooge, jak i Marley za życia, byli zwyczajnymi skąpcami. A skoro napis nad drzwiami wciąż głosił Scrooge i Marley, więc bywało, że mniej zorientowani nazywali go Marleyem. Spływało to po nim jak woda po kaczce. Jedynym, co się dla niego liczyło, był zysk. W interesach był twardy jak głaz. Słabszego zawsze dusił, aż zadusił. Drzwi do jego gabinetu zawsze stały otworem, ale nie przez gościnność. Po prostu musiał mieć na oku wszystkich pracowników. Nikomu poza, jak to się mówi, świętej pamięci Marleyem nie ufał. Nie miał rodziny, przyjaciół. Był samowystarczalny, jak ostryga, zimny i wyrachowany. Realizował się w zawodowej aktywności. Poza sukcesem w biznesie nie potrzebował niczego do szczęścia. Chłód bijący od niego mroził całe otoczenie. Żaden żebrak nie śmiał prosić go o miedziaka. Żaden zbłąkany o wskazanie drogi. Nawet psy ślepców, gdy tylko zwęszyły Scrooge'a, ze skomleniem uciekały jak najdalej, ciągnąc właścicieli w przeciwnym kierunku z takim impetem, że ci gubili swoje laski. Z wiekiem charakter coraz bardziej uwidoczniał się na jego twarzy. Szron pokrył jego głowę i brodę. Rysy coraz bardziej się ścinały. Chód usztywniał, brzmienie głosu wyostrzało. Miłość, miłosierdzie, sympatia, hojność to były dla niego jakieś głuche pojęcia. Nie należały do jego praktycznego słownika. Wszak nieboszczyk Marley był za życia taki sam. Ten Marley, który odszedł 7 lat temu. Charles Dickens. Opowieść wigilijna. Odcinek 2. Scrooge, nie wiedząc, co to jest dom, rodzina, najlepiej czuł się w biurze. Święta uważał za fanaberię i czas dla darmozjadów, więc biedni byli jego pracownicy. Tak właśnie było i owej Wigilii, która miała się zakończyć tak obfitującą w niecodzienne zdarzenia nocą. Tymczasem był dzień. Scrooge wraz z jego pomocnikiem Robertem robili bilans roczny, gdy rozległo się pukanie. Do biura wszedł młody, uśmiechnięty mężczyzna. Był to siostrzeniec Scrooge'a. Od progu zakrzyknął radosnym głosem. Wesołych świąt, wuju! Niech Bóg ma ciebie w swojej opiece! Siostrzeniec wkroczył tak nagle, że stary kutwa go nie zauważył. Inaczej byłby go nie wpuścił. Cóż to znowu za głupstwa? Święta nazywasz głupstwem, wuju? Jestem pewny, że tak nie myślisz. Przeciwnie. Tak właśnie myślę i mam rację. Wesołych świąt? A cóż to za powód ty właśnie możesz mieć do wesołości? Do diabła ze świętami. Czymże one są? Dniami wolnymi dla obiboków i okresem bilansowania rachunków, jak zawsze pod koniec roku, dla pozostałych. Tych wszystkich, dzięki którym żyje świat. A no tak, także okresem zbędnych wydatków ponad ludzką miarę dla durniów. Gdyby to ode mnie zależało, skasowałbym święta, a każdy idiota wykrzykujący wesołych świąt płaciłby mandat i to wysoki.
Wuju, święta to czas, kiedy czerpiemy dobro, nie odnosząc przy tym żadnych korzyści materialnych. Święta to czas łaski, ty przecież o tym wiesz. Wyjrzyj przez okno, zobaczysz, jak wszyscy się do siebie uśmiechają, bo święta to czas, kiedy ludzie zatrzymują się na chwilę w swej straszliwej gonitwie i pozwalają sobie, by otworzyć zamknięte serca na innych, nie tylko na własne rodziny, także na biedaków, bezdomnych, którzy przecież są ich bliźnimi, a nie jakąś obcą rasą. Zatem niech Bóg błogosławi święta. Pozwól swemu kanceliście pójść już do domu. Na te słowa pomocnik Scrooge'a aż się zakrztusił. Panie Robercie, niech jeszcze raz usłyszę, że wydaje pan jakiś dźwięk. To przyszłe Boże Narodzenie będzie pan świętował w innym miejscu. Pan nie jest profesjonalistą. Ile razy nakazywałem, by bez mojej zgody nie wpuszczał pan petentów? Wuju kochany, dlaczego ty jesteś taki nieprzyjemny? A ty? Dlaczego tak szczerzysz się do całego świata? Chętnie ofiarowałbyś wszystkim bezzwrotny kredyt z mojego konta. Nie chciałbym wiedzieć, jak po mojej śmierci trwonisz ciężko wypracowany majątek. Ależ wuju, ja niczego od ciebie nie chcę. Moja żona i ja bylibyśmy szczęśliwi, gdybyś zechciał zagościć w naszych skromnych progach. Dziękuję, nie skorzystam. Do widzenia. Wuju, proszę, uśmiechnij się. Radosnych świąt i szczęśliwego nowego roku. I dla pana, Robercie, także wszystkiego dobrego. Wszystkiego, co najlepsze. Dla pana i jego małżonki. Scrooge, słysząc rozmowę pogardzanego przezeń pracownika z nie mniej pogardzanym siostrzeńcem, wbrew swoim zwyczajom, z hukiem zatrzasnął drzwi do gabinetu. Charles Dickens. Opowieść wigilijna. Odcinek trzeci. Już zaczynało się ściemniać. Zza okien dobiegał wesoły gwar. Ludzie sunęli w różnych kierunkach, dźwigając torby z prezentami, choinki, a przede wszystkim dobre myśli i nadzieje. Scrooge zatykał uszy i starał się tego wszystkiego nie słyszeć. A jednak znów zakłócono mu spokój. Pomimo wysiłków pomocnika, pana Roberta, do gabinetu weszły trzy osoby. Dzień dobry, my do pana Scrooge'a. Albo do pana Marley'a. Robercie, czy ja byłem z kimś umówiony? Co ci państwo tutaj robią? Dlaczego ich wpuściłeś? Po raz drugi dzisiaj zachowałeś się nieprofesjonalnie. Zaleciłbym nie ryzykować więcej. Jesteśmy kwestarzami. Czy mamy przyjemność z panem Marley'em? Pan Marley nie żyje. Zmarł 7 lat temu, akurat w noc przed Wigilią. Nie wątpimy, że pan podtrzymuje jego hojność. A w ten świąteczny czas wszyscy ze szczególną uwagą pochylamy się nad tymi, których obecne położenie jest ciężkie. Wolne żarty. Marley hojny. Marley był pracowitym realistą. Nie wydrwi groszem. Realia są takie, że wiele tysięcy osób pozbawionych jest podstawowych środków do życia. Są głodni, a nawet bezdomni. Czyż nie istnieją przytułki? Owszem, ale nawet one nie są w stanie pomieścić tych biedaków. Wielu naszych bliźnich mieszka w kanałach, śpią na dworcach, zamarzają w domkach działkowych. W domkach działkowych przecież nie swoich. I na dworcach nagabują porządnych obywateli płacących podatki. To oni nas zarażają i ciągle coś się pali na tych działkach. A ci durni właściciele, zamiast pilnować swojej własności, żądają odszkodowań. Powinni być postawieni w stan oskarżenia za nieumiejętność do pilnowania porządku na własnych posesjach. Ale to tacy jak wy rozpuszczają ten cały margines. Ależ panie, nie po to tu przyszliśmy. Ten margines należy jakoś odseparować, usunąć. A może problem polega na tym, że świat jest przeludniony? Że rodzi się na nim zbyt dużo nieplanowanych bachorów. Ależ panie, no wszyscy się od nich odwracamy. Odwracamy się od problemu, zamiast go uleczyć. Proszę państwa, czy policja pracuje nawet dzisiaj? Czy żadna ustawa jeszcze jej nie zniosła? Policja ani straż miejska nie jest tu lekarstwem. Chrystus nie dzielił ludzi na lepiej urodzonych i na, jak pan to ujął, margines. Zadałem pytanie. Czy pomimo tego anarchistycznego okresu, jakim są tak zwane święta, policja w tym mieście jeszcze pracuje? Tak, policja, proszę pana, zawsze pracuje. Robert, wezwij policję. Radzę państwu, żeby nie nachodzili mnie więcej. Ja nie obchodzę Bożego Narodzenia. No wie pan... A! 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 Skandal! Kwestarze zniesmaczeni wyszli,
a Scrooge własnymi rękoma zaryglował drzwi. Charles Dickens. Opowieść wigilijna. Odcinek czwarty. Jak każdego powszedniego wieczora i w Wigilię, Scrooge nie kwapił się z zamknięciem biura. W końcu nadeszła chwila wyczekiwana przez jego pomocnika, pana Roberta. Scrooge niechętnie wstał z krzesła i wezwał go. Jutrzejszy dzień. Na pewno chcesz mieć wolny. Tak, proszę pana. Wolny i płatny, tak? Święta to marny pretekst do wybebeszania cudzej kieszeni. Ale tacy jak ty i mój siostrzeniec mają swoją ustawę. Za to pojutrze musisz przyjść wcześniej. Dobrze, proszę pana. Niech Bóg ma pana w opiece. Do tego tematu już nie wracajmy. Pojutrze o godzinę wcześniej. Gdy Robert wychodził, do biura wpadła skoczna muzyka starej pastorałki. Graj, Dudka, graj, graj, Panu Bogu, graj. Jak można się domyślić, nie wywołała ona uśmiechu na twarzy starego kutwy. Wyruszył do swego domu, mrucząc pod nosem komentarze na temat wizyty kwestarzy. Marleya nazwać hojnym. Nie wierzę w zaświaty, ale gdyby były, to mój były wspólnik zdrowo by się uśmiał. Co za ciemni ludzie, jak ta baka w rogu. Okropny był ten dzień. A teraz nadeszła okropna noc. Dzielnicę biurową, w której mieszkał Scrooge, o tej porze spowijały ciemności. Miejska pustynia, Mordor. Posesja należąca do Scroogea też nie była oświetlona. Toteż Scrooge zdziwił się, gdy dostrzegł niewielki poblask dochodzący od strony drzwi. Scrooge nie miał ani odrobiny skłonności do fantazjowania, więc po prostu zdziwił się i rozejrzał wokół. Tym bardziej nieprzyjemne uczucie ogarnęło go, gdy próbując wsunąć klucz do zamka, zamiast kołatki zobaczył twarz Marleya. Jestem zmęczony, pomyślał, a klucz wysunął mu się z dłoni i uderzył o bruk. Twarz Marleya spoglądała na niego jak za życia. Okulary miał podniesione na czoło, tylko oczy były puste, co w połączeniu z trupią barwą skóry czyniło widok mało przyjemnym. Głupstwa, strofował się Scrooge. Pochylił się po klucz i w tej samej chwili Mara zniknęła. Scrooge odetchnął i otworzył drzwi. Rozejrzał się wokół, a upewniwszy się, że nikogo nie widzi, zatrzasnął je głośno. Coś go jednak wciąż trapiło, więc wbrew swoim zwyczajom pozapalał światła w całym mieszkaniu i rozpoczął obchód. Pod stołem, pod kanapą, pod łóżkiem ani za drzwiami nie było nawet martwej duszy. Uspokojony przebrał się w szlafrok i stare ranne pantofle, po czym pogasił lampy i usiadłszy w fotelu, zachrapał. Charles Dickens. Opowieść wigilijna. Odcinek piąty. Z drzemki w fotelu wytrąciły Scroogea wylęknione popiskiwania myszy. Spojrzał na ręczny dzwonek przymocowany na ścianie. Pozostałość z czasu, gdy zatrudniał gospodynię. Zdało mu się, że drgnął. Scrooge odniósł wrażenie, że całe mieszkanie wypełniło się dzwonieniem i piskiem przerażonych myszy i że z trzewi domu dobiegał jęk straszliwy. Scrooge usłyszał ciężkie stąpanie po schodach. Scrooge struchlał, a drzwi otworzyły się z hukiem. Wreszcie coś wniknęło do pokoju. To coś natarczywie przypominało Marleya. Wyglądało upiornie i wlokło za sobą nieskończenie długi łańcuch, który wyglądał jak nieskończony ciąg kas pancernych, kluczy, rygli, brzęczącej monety i notarialnych aktów. A widmo nie znikało. Przerażony Scrooge zdobył się na wysiłek i wyjęczał. Kim jesteś?
Zapytaj raczej, kim byłem. Kim więc byłeś, do czorta? Za życia byłem... Dobra, nie będę mówił głosem ducha, bo widzę, że się boisz. Za życia byłem twoim wspólnikiem, Jakubem Marleyem. Wolałbym, abyś się odczepił, ale może wolisz usiąść? Widmo spojrzało Scrooge'owi oczodołami prosto w oczy. Widzę, że masz kłopot z uwierzeniem we mnie. Tak, mam kłopot. Nigdy wcześniej nie widziałem ducha. Ty też nie wierzyłeś w duchy. Omamy i złe sny traktowaliśmy jak efekt niestrawności, który przeszkadza w racjonalnym myśleniu. Zresztą widziałem to, co z ciebie zostało po śmierci. A teraz chcesz mnie przekonać, że jesteś jakąś kolejną fazą samego siebie. Czego ty ode mnie chcesz? Charles Dickens. Opowieść wigilijna. Odcinek 6. Scrooge nie wierzył w duchy, był racjonalistą. Omamy, złe sny to były jego zdaniem zaburzenia organizmu. Postanowił sobie ściślej przestrzegać diety. Tymczasem to coś, w co Scrooge nie wierzył, wytrwale do niego przemawiało. Ebenezerze Scrooge'u, człowieku o przyziemnym umyśle zaprzątnięty jedynie zyskiem. Obowiązkiem każdego człowieka jest, ażby jego dusza zjednoczyła się z duszą jego bliźnich. Ten, który tego obowiązku nie wykonał za życia, musi go wypełnić po śmierci. Wędruję po świecie i patrzę na to wszystko, co straciłem. Sam przygotowałem sobie każde ogniwo, bracie, każdy łokieć tych kajdan. Włożyłem go na siebie dobrowolnie, a teraz muszę go dźwigać przez wieczność. Ale może chciałbyś poznać wagę i długość łańcucha, który ty dźwigasz, co? 7 lat temu był podobny do mojego. Jednak zapracowałeś usilnie, aby go doprowadzić do kolosalnych rozmiarów. O tak, twój łańcuch jest przerażająco ciężki. Jakubie Marleyu, jeżeli nie jesteś snem, powiedz mi proszę wprost, co mam zrobić? Nie mogę, Ebenezerze Scrooge. Pociecha i nadzieja przychodzi z innych sfer i to nie zawsze. Ja jestem za słaby. Próbowałem już wcześniej ukazać się tobie, ale nie umiałem. Poza tym nie mogę przystanąć. Za życia dusza moja nigdy nie wyszła poza ściany naszej firmy. Nie wyjrzała poza ciasny krąg naszych marnych interesów. Dlatego teraz jestem skazany na dręczącą wędrówkę. Jakubie, nie wyrzucaj sobie niczego. Przecież za życia byłeś wręcz wzorcowym zarządcą interesów i kapitałów. Interes, zysk, kabza. Mieliśmy dużo szczęścia w interesach, a nie potrafiliśmy się tym podzielić. Korzyści ciągnęliśmy dla kogo? Jedynie dla siebie, nie potrafiąc nawet cieszyć się nimi. Jednak wyższe sfery są litościwe. Pozwolono mi ostrzec się i zawiadomić, że możesz jeszcze uniknąć mojego losu. Ale jak to zrobić? Odwiedzą cię 3 mądre duchy. Bądź gotów na przyjęcie pierwszych odwiedzin jutro, gdy zegar uderzy 1:00 p.m. Zanotuj. Drugi zjawi się następnej nocy o tej samej godzinie. Trzeci zaś kolejnej, ale o północy. A nie mogliby przyjść wszyscy razem? Byłoby szybciej. Ebenezerze, nie kpij. Masz ostatnią szansę. Nie zmarnuj jej i nie spodziewaj się widzieć mnie więcej. Ja muszę iść. Muszę przebyć swoją drogę do końca. I widmo zaczęło znikać. A myszy ukryte po kątach zapiszczały z przerażenia i zachwytu i zaczęły wyjadać z miski kotu karmę o smaku kebaba. Charles Dickens. Opowieść wigilijna. Odcinek 7. I oto zegar w mieszkaniu Scrooge'a wybił 1:00 w nocy i tak jak przepowiedział duch, Scrooge odczuł, że coś pojawiło się w jego sypialni. Dziwna to była postać. Mała niczym dziecko, o cerze młodzieńczej, ale barkach rozrosłych i dłoniach jak bochny chleba. Jestem duchem wigilijnej przeszłości. Wstań i pójdź ze mną. Scrooge, widząc, że duch prowadzi go ku oknu, zaprotestował. Duchu łaskawy, ja przecież jestem zwykłym śmiertelnikiem. Nie umiem fruwać. Dotknę cię moją ręką, a dotyk sprawi, że wytrzymasz trudniejsze próby. W mgnieniu oka obaj znaleźli się daleko za miastem na otwartej wiejskiej drodze, biegnącej pomiędzy polami. Ciemność, mgła zniknęły.
Jaśniał teraz mroźny, lecz pogodny zimowy dzień. Ziemię pokrywał całun śniegu. Sprawiedliwe nieba! Przecież to moja wioska rodzinna. Wychowałem się tutaj, bawiłem się z rówieśnikami. Duch spoglądał na niego z łagodnym uśmiechem. Twoje usta drżą. A co tam błyszczy na twoim policzku? Nic, nic! Wykrztusił wzruszony Scrooge. Poznajesz tę drogę? Czy ja poznaję? Mógłbym iść po niej z zawiązanymi oczyma! Scrooge poznawał każdy wzgórek, każdą bramę, słup, drzewo. W oddali ukazało się małe miasteczko z mostem, kościołem, wijącą się wdzięcznie srebrną wstążką rzeczki. Pojawiły się kosmate kuce i mali chłopcy. Scrooge rozpoznawał każdego. Każdego z nich mógł nazwać po imieniu. Pokrzykiwali raźnie i ochoczo, jak to mali chłopcy. Powietrze i słońce zdawało im się wtórować. To są cienie przeszłości, która istniała dawno temu. Ich widok sprawiał Scrooge'owi radość. Jego oczy, zwykle zimne i surowe, płonęły teraz jasno, a serce biło ze wzruszenia. Już nie przeszkadzało mu, że wszyscy życzą sobie wesołych świąt. Szkoła nie jest jeszcze zupełnie pusta. Znajduje się tam jakieś samotne dziecko, zapomniane i opuszczone przez wszystkich. Czy chcesz je zobaczyć? Scrooge szepnął, że coś sobie przypomina, i gorzko zapłakał. Charles Dickens. Opowieść wigilijna. Odcinek 8. Dobrze znaną Scrooge'owi drożyną duch poprowadził go do wielkiego gmachu zbudowanego z czerwonej cegły. Samotny chłopiec siedział w jednej z ławek i czytał coś przy słabym świetle. Scrooge rozpoznał w chłopcu siebie sprzed lat. Chłopiec był wyraźnie samotny, ale tak pogrążony w czytaniu, że zdawał się tego nie dostrzegać. Wtem jakiś wesoły człowiek w dziwacznym stroju pojawił się za oknem. Prowadził osła obładowanego drewnem. Ależ to Ali Baba! Stary, dobry, poczciwy Ali Baba! Przyszedł po mnie, bym nie musiał być sam! Spójrz! Wygląda jak jeden z trzech króli! A tam jest piętaszek i papuga Robinsona Crusoe! Wszystkich ich widziałeś oczyma wyobraźni, ślęcząc tu samotnie. Marzenia uratowały ci życie. Pragnąłbym, ale teraz pewnie jest już za późno. No co ci chodzi? Wczoraj przyszli do mnie kwestarze, prosząc o datek, a ja ich wyrzuciłem. Żałuję. No, to teraz pokażę ci inną wigilię. I znów Scrooge zobaczył siebie samego. Ale był już starszy, a szkolna klasa stała się jeszcze bardziej ponura. Scrooge widział, że wszyscy koledzy udali się na wesołe święta, do rodzinnych domów, i tylko on pozostał sam. Już nie czytał. Przemierzał klasę wzdłuż i wszerz, pełen rozpaczy. Aż tu nagle drzwi się rozwarły i mała dziewczynka wpadła z impetem do klasy. Rzuciła mu się na szyję i ucałowała. Braciszku, mój braciszku, zabieram cię do domu na zawsze. Tatuś się zgodził. Bardzo go o to prosiłam i uznał, że możesz zakończyć nauki. Jedziemy do domu na święta Bożego Narodzenia. Była zawsze wątła i delikatna, tak że zdawało się, że byle wietrzyk ją zmiecie, ale miała wielkie serce. Umarła zamężna i pozostawiła syna. I to jest mój siostrzeniec. Ach, z nim też źle się obchodzę. Jestem wobec niego niesprawiedliwy. Chociaż duch i Scrooge zaledwie przed chwilą opuścili gmach szkolny, to teraz znajdowali się już na ruchliwych ulicach Londynu. Po radosnym tłoku w sklepach można było poznać, że to również jest dzień wigilijny. Duch i Scrooge zatrzymali się przed jasno oświetlonymi oknami. Czy poznajesz to miejsce? Czy ja poznaję? Przecież tutaj praktykowałem. Weszli. Na wysokim krześle przy biurku siedział zażywny mężczyzna. Ależ to Fezwick! Daj mu Boże zdrowie! Zupełnie żywiuteńki Fezwick! Chłopaki! Koniec pracy na dzisiaj! Zamykamy okienice i zsuwamy stoły!
Scrooge przypomniał sobie radosną wigilię sprzed lat. Do wielkiego pokoju stołowego schodzili się wszyscy pracownicy Fezwiga. Każdy wiedział, że został zaproszony z serca, że czeka go najradośniejszy wieczór w roku. A z nad talerzy unosiły się już wspaniałe wonie. Charles Dickens. Opowieść wigilijna. Odcinek 9. Scrooge, patrząc na wskrzeszoną przeszłość, doznawał na powrót niewypowiedzianych wzruszeń. Widzisz, jak niewiele trzeba dla zjednania sobie serca? Fezwik wydał kilka groszy, a zyskał sobie miłość. Ale mój czas krótki jest, więc się spieszmy. Scrooge wraz z duchem znaleźli się w innym domu. I tym razem nasz bohater rozpoznał siebie. Teraz rysy jego były wyostrzone. W oczach migały te zimne błyski znane jemu samemu ze współczesności. Namiętność wzbogacania się zaczynała wypełniać jego duszę. W pokoju nie był sam. Obok siedziała młoda i piękna kobieta w żałobie. Oczy miała pełne łez, które jak perły ściekały jej po policzkach. Widzę, że inne bóstwo zajęło w pana sercu moje miejsce. To cielec złoty. Oto sprawiedliwość ludzka. Przeklina się ubóstwo, a jednocześnie potępia się tych, którzy pragną zapewnić dostatek? A ja widzę, jak wszystkie dawne pana szlachetne uczucia gasną, tłumione przez nową namiętność. Dorastam. Staję się praktyczniejszy i rozsądniejszy. Czy to naprawdę takie złe? Związaliśmy się, gdy byłeś inny. Ja pozostałam taka jak dawniej. Gdybyś dawniej nie dał mi słowa, powiedz, czy teraz chciałbyś pojąć mnie za żonę? Z pewnością nie. Już nie jestem dla ciebie partią. Dawny Scrooge czuł, że ona miała rację. Cierpiał z powodu przeszłości. Dosyć już. Dosyć, duchu. Zaprowadź mnie do domu. Nie jestem w stanie znosić podobnych udręczeń. Jeszcze chwila. Przenieśli się do gwarnego, pełnego gości salonu. Młoda, rozpromieniona kobieta przytulała do piersi niemowlę. Obok przysiadł mąż. Bello, widziałem dzisiaj przelotnie twojego dawnego przyjaciela. Kogo? Szczura. Myślisz o panu Scrooge? Tak. Podobno przyjaciel jego umiera, więc on siedzi w banku, wygląda jak ktoś, kto w całym świecie nie ma żadnej bliskiej istoty. A ja czuję się najszczęśliwszym z ludzi. Charles Dickens. Opowieść wigilijna. Odcinek 10. Scrooge obudził się. Wyrywało go ze snu jego własne chrapanie. Usiadł na łóżku, aby pozbierać myśli. Pamiętał, że powinien na kogoś czekać. Czuł, że obudził się o właściwej porze i ponownie wybiła pierwsza. Scrooge przypomniał sobie, że za chwilę zjawi się kolejny duch. Tym razem pragnął przejąć inicjatywę i zadać kilka pytań. Przeto gdy zegar wybił pierwszą, a nie zjawił się nikt, zaczął się denerwować. Minął kwadrans. Scrooge zauważył różową poświatę, która niejako wypływała z sąsiedniego pokoju. Podreptał więc w tamtym kierunku. Gdy znalazł się w drzwiach, powitał go serdeczny głos. Wejdź, wejdź, przyjacielu. Musimy się przecież poznać. Scrooge wszedł nie bez trwogi i pochylił głowę przed duchem. Coś się w naszym bohaterze zmieniało. Nie był to już ten nadęty, arogancki, dawny Scrooge. Jestem duchem tegorocznego Bożego Narodzenia. Scrooge podniósł lękliwie oczy i spojrzał na ducha z zachwytem. Wiedział, że przybysz pochodzi z innego świata i tak też wyglądał. Ubrany był w coś w rodzaju ciemnozielonej opończy. Jego szerokie piersi nie mogły się pomieścić w szacie. Także stopy były bose, głowę zaś zdobił wieniec z liści dębowych, wśród których tu i ówdzie błyszczały sopelki lodu. Uwagę Scroogea przykuł rekwizyt, przedmiot, który duch dzierżył w dłoni. To on stanowił źródło miłej, różowawej poświaty. Było to coś pomiędzy pochodnią a kadzidłem.
Zdaje się, że dotychczas nie widziałeś nikogo do mnie podobnego. Nigdy. Prowadź mnie, dokąd chcesz. Wczoraj odebrałem pierwszą lekcję. Czekam na kolejną. Dotknij mojej szaty i niczego się nie obawiaj. Wypłynęli w piękny, biały dzień. Byli pośrodku Londynu. Wystawy sklepowe kipiały przepychem. Na jednej z wystaw Scrooge ujrzał olbrzymiego, pieczonego indyka. Ze smutkiem pomyślał o czekającej na niego smętnej, jałowej owsiance. Przed zamknięciem sklepów, jakby nadany skądś sygnał, napływać zaczęli biedni. I dla nich pomocnicy mieli odłożone paczki i paczuszki. Widok tych biednych, a jednak szczęśliwych w tej chwili ludzi, zdawał się najwięcej zajmować ducha. Zbliżał się wieczór. Pierwsze gwiazdy zapalały się na niebie. Wciąż niewidzialni, duch ze Scroogem udali się na przedmieście. Duch chciał pokazać bogaczowi mieszkanie jego pracownika, pana Roberta. Na progu zatrzymał się, pobłogosławił dom oraz rodzinę. Wszystko przepełniało się znaną już Scroogeowi tajemniczą, delikatną, różowawą aurą oraz aromatem jabłek z cynamonem, zapiekanych w cieście. Charles Dickens. Opowieść wigilijna. Odcinek 11. Mieszkanko wynajmowane przez Roberta i jego rodzinę było skromne i tacy też skromni jego mieszkańcy. A mimo to małżonka Roberta sprawiała wrażenie osoby godnej. Właśnie nakrywała do stołu. Jedna z córek, Belinda, sprawnie jej pomagała. Nastoletni syn, najwyraźniej zgłodniały, wsuwał widelec do miski pełnej ziemniaków, ryzykując ubrudzenie białej koszuli, którą, nie mając własnej, pożyczył od ojca. Po chwili wpadły jak z procy dwie najmłodsze latorośle, bliźnięta, dziewczynka i chłopaczek. Niebawem próg mieszkania przestąpiła najstarsza córka, Marta. Z uszanowaniem ucałowała dłoń matki. W tym samym momencie bliźnięta krzyknęły, że nadchodzi ojciec. I w tej oto chwili Robert otworzył drzwi. Na jego barkach siedział mały Tim. Biedny mały Tim był kaleką. W rączkach trzymał kurczowo małe kule do podpierania, a słabe jego nóżki opasywały żelazne protezy. Byliśmy z Timem w kościele. I jakże Tim się sprawował? Nasz kochany synek to bardzo mądre dziecko. Gdy w kościele wszyscy zwracali uwagę na jego kalectwo, powiedział głośno i wyraźnie, że kalectwo w dniu Bożego Narodzenia powinno wszystkim przypominać o tym jedynym. Jedynym, który sprawiał, iż chromi chodzili, a ślepi widzieli. Ale wiesz, wydaje mi się, że on z każdym dniem staje się silniejszy. Tymczasem dało się słyszeć stukanie kul i po chwili do pokoju wszedł mały Tim, wspierany przez braciszka i siostrzyczkę. Piotruś ruszył po gęś do sąsiada, piekarza, a bliźnięta, usadowiwszy Tima na krzesełku, wybiegły za starszym bratem. Przyniesione wkrótce pieczyste wywołało taką euforię, jak gdyby gęś była najrzadszym ze wszystkich ptaków. Ludzie mieszkający tu nie jadali na co dzień takich frykasów. Nim przystąpiono do wieczerzy, cała rodzina odmówiła modlitwę. Daj nam, Boże, przepędzić szczęśliwie te święta. Niech Bóg nam błogosławi. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich i każdego z osobna. Tim usiadł tuż obok ojca na małym krzesełku. Bob trzymał jego drobną, wychudłą rączkę w swojej dłoni, jakby chcąc przelać w niego siły. Truchlał, gdy myślał o zdrowiu Tima. Duchu, powiedz mi, czy mały Tim przeżyje? Widzę puste krzesło przy kominku. Jest starannie przechowywane. Kule nie mają już właściciela. Jeśli przyszłość nie zmieni tego widzenia, dziecko umrze. Nie, nie! Dobry duchu, powiedz, że ono będzie żyło. Jeśli przyszłość niczego nie zmieni, żaden z moich następców nie zastanie tutaj tego dziecka. Ale o co ci właściwie chodzi? Skoro musi umrzeć, to lepiej, żeby umarło zaraz. Sam kilka godzin temu mówiłeś, że świat jest przeludniony. Scrooge spuścił ze wstydem głowę i podobnie jak w mieszkaniu narzeczonej, którą utracił, łza popłynęła po jego policzku.
Charles Dickens. Opowieść wigilijna. Odcinek 12. Scrooge słuchał upomnień ducha w pokorze i spuścił oczy. Naraz usłyszał wypowiedziane głośno swoje nazwisko. To jego pracownik wznosił toast. Wznieśmy toast za pomyślność i zdrowie pana Scrooge'a. Jest on naszym chlebodawcą i jemu zawdzięczamy dzisiejszą ucztę. Cóż ty mówisz, Robercie? Pragnęłabym bardzo, żeby się tu zjawił. Powiedziałabym mu wówczas prosto w oczy wszystko, co o nim myślę i spodziewam się, że nie przypadłoby mu to do gustu. Droga żono, nie mów tak przy dzieciach, zwłaszcza dzisiaj. Istotnie, tylko w tak wielkie święto można wznosić zdrowie tak podłego skąpca człowieka małego serca, jakim jest Scrooge. Ty wiesz, Robercie, że on taki właśnie jest. Nikt nie wie o tym lepiej od ciebie. Droga żono, dosyć już. Dziś jest święto miłosierdzia, święto Bożego Narodzenia. A więc wychylę jego zdrowie. Uczynię to przez miłość dla ciebie i przez wzgląd na święto. Niech żyje długie lata. Życzę mu radości z narodzenia pańskiego i szczęśliwego nowego roku. Życzę mu tego, ale wątpię, czy on by to zrozumiał. Bardzo wątpię. Dzieci, idąc za przykładem matki, wypiły w ciszy zdrowie Scrooge'a. Nawet mały Tim nie dorzucił nic od siebie. Widocznie Scrooge był postrachem rodziny, bo samo już wymienienie jego nazwiska rzucało na wszystkich ponury cień. Po chwili jednak zły nastrój ustąpił miejsca odświętnemu. Scrooge nie mógł ukryć zdumienia. Pomimo przeciwności losu, to była szczęśliwa rodzina. Wszyscy potrafili cieszyć się ze skromnych radości. Darzyli się miłością, panowała wśród nich zgoda i spokój ludzi uczciwych. To był zacny dom. Było już ciemno i począł padać gęsty śnieg, kiedy duch ponownie wyprowadził Scrooge'a na ulicę Londynu. W oknach przesuwały się cienie zgromadzonych gości. Gdzie indziej dzieci wybiegały na pokrytą śniegiem ulicę, aby powitać siostry i braci, kuzynów, wujków, ciotki. W każdym domu oczekiwano gości i na każdego czekało ciepłe przyjęcie. Jakżeż ducha radował ten widok. Pełną piersią wszystkich błogosławił, a Scrooge w tej chwili poczuł się lepszym człowiekiem. Charles Dickens. Opowieść wigilijna. Odcinek 13. Scrooge pod opieką ducha znalazł się teraz wraz z duchem w miło umeblowanym, jasno oświetlonym saloniku, wypełnionym młodymi ludźmi. Pośrodku brylował siostrzeniec Scrooge'a. Jego śmiech udzielał się innym, bo był to gatunek śmiechu, który nazywamy zaraźliwym. Co prawda mniej zaraźliwym niż COVID, na który Scrooge chorował zeszłej zimy i wciąż miał kłopoty z oddychaniem. On powiedział, że Wigilia to głupstwo. Jestem przekonany, że on naprawdę tak myśli. Nawet słyszeć nie chciał o tym, by nas odwiedzić. Tym gorzej dla niego. Stracił bardzo dobrą wieczerzę. Tak naprawdę to dobry staruszek. Mógłby być tylko trochę sympatyczniejszy. W gruncie rzeczy jego złośliwości obracają się przeciw niemu samemu. Podobno jest nieprzyzwoicie bogaty. Cóż z tego, moja droga. Zresztą my nie potrzebujemy jego bogactwa. Miałem jednak wrażenie, jakby wczoraj coś w nim drgnęło. Za wujka Scrooge'a! Tak, jaki by nie był. Życzymy mu radości ze świąt i szczęśliwego nowego roku. Za wujka Scrooge'a! Dzwony wybiły 11:45. Gdy rozpoczęły się toasty i zabawy, niewidzianemu przez towarzystwo wujkowi Scrooge'owi zrobiło się tak wesoło i lekko na sercu, że chętnie wypiłby z nieświadomą jego obecności kompanią i palną mówkę dziękczynną, gdyby tylko duch dał mu jeszcze trochę czasu. Ale cały ten obraz rozwiał się i Scrooge z duchem ruszyli w dalszą drogę. I teraz Scrooge, który żył w swoim biurze jak pod kloszem, zobaczył jeszcze więcej. Stawał z duchem przy łożach chorych, w przytułkach, szpitalach, więzieniach. Długa to była noc, jeśli w ogóle wszystko wydarzyło się w ciągu jednej nocy. Było też osobliwością, że o ile wygląd Scrooge'a nie ulegał żadnej zmianie, to duch postarzał się podczas tej eskapady. Jego włosy posiwiały. Naraz wzrok Scrooge'a przykuło coś, czego nie umiał nazwać. Wybacz mi,
jeśli nie mam prawa o to pytać, ale wydaje mi się, że spod twojej opończy sterczą pazury jakiegoś zwierzęcia. Myślisz, że to zwierzę? Zatem spójrz. Spod szaty ducha wyłoniło się dwoje dzieci, wynędzniałych, wystraszonych i odrażających zarazem. Kurczowo trzymały się opończy ducha. To też ludzie. Scrooge cofnął się z odrazą. Czy to twoje dzieci? To raczej dzieci ludzkości. Ten chłopiec to ciemnota, dziewczynka nędza. Strzeż się obydwojga i wszystkiego, co się z nimi wiąże. Bardziej jednak strzeż się ciemnoty, gdyż to ona prowadzi do zguby. Czy nie ma dla nich ratunku? Niedawno sam zapytałeś kwestarzy, czyż nie ma więzień i przytułków? Charles Dickens. Opowieść wigilijna. Odcinek 14. Scrooge nie liczył już czasu. Czuł jednak, że kolejna zjawa zbliża się do niego. Tym razem całe powietrze zdawało się być przesycone martwym, ołowianym światłem. Czy ty jesteś duchem przyszłych wigilii? Lecz tym razem nic Scrooge'owi nie odpowiedziało, a ta cisza zdawała się ciążyć jak ołów. Czy mam przyjemność z duchem przyszłych wigilii? Pewnie zamierzasz ukazać mi cienie tego, co się jeszcze nie wydarzyło, ale wydarzy się w przyszłości, prawda? Napawasz mnie przerażeniem, ponieważ jednak wierzę, że przybyłeś dla mojego dobra i ponieważ mam nadzieję stać się nowym człowiekiem, innym niż ten, którym byłem dotąd. Tak, tak, mam nadzieję narodzić się na nowo. Przeto proszę, prowadź. I tym razem duch nie odpowiedział, jedynie jakby wskazał miasto. Hałaśliwa giełda robił tu doskonałe interesy, był rozpoznawalny, dyktował przez lata warunki finansowe połowie Londynu. Jak co dzień widział ludzi, którzy ryzykowali własnym majątkiem, inni stawiali na szali cudzy kapitał. Duch przystanął przy grupce ludzi, którzy do niedawna nadskakiwali Scrooge'owi, bo najlepiej wiedział, jak grać. Niezbyt wiele mi o tym wiadomo. Wiem tylko, że kopnął w kalendarz. Podobno. Ja myślałem, że on nigdy nie umrze. A co z jego pieniędzmi? No, mnie ich nie zapisał. Czy w ogóle ktoś pójdzie na jego pogrzeb? Ja byłbym nawet gotów, gdyby ktoś jeszcze poszedł. Niezłą kasę zbiłem naśladując jego posunięcia, ale nie chcę iść w towarzystwie z samego karawaniarza. Scrooge ciągle nie miał pojęcia, o kim rozmawiają. Tymczasem zobaczył wschodnie przedmieścia Londynu. Była to dzielnica ciemnoty i nędzy, do której Scrooge nie zapuszczał się nigdy wcześniej. Znaleźli się w niechlujnej norze. Po kątach piętrzyły się stare łachmany i zło. Pomimo święta, w niewielkim odstępie czasu do pomieszczenia zaczęły się wtaczać nieprzyjemne, objuczone rozmaitymi sprzętami osoby. Dobra, dobra, zawsze przychodzicie w tej samej kolejności. Posługaczka, praczka, a przedsiębiorca pogrzebowy idzie na końcu. No, pokażcie, jak obłupiliście się na tym kutwie. Nawet pies z kulową nogą się o niego nie upomniał. Tak marnie kończą ci, którzy za życia dobrego słowa dla innych nie mieli. Tfu! Ach, duchu, nie doświadczaj mnie tak. Wskaż mi, proszę, chociaż jedną osobę, którą obeszłaby moja śmierć. Ale w odpowiedzi Scrooge zobaczył tylko nerwowo biegające szczury. Zdawało mu się, że zapada się w ciemność. Zdołał jednak zakrzyknąć, że żałuje. I wtem rozległy się dzwony. A duch przyszłych świąt jednak się odezwał. Jesteś wyzwolony! Próbuj, stary, może ci się uda. Charles Dickens. Opowieść wigilijna. Odcinek 15. Ostatni. Był jasny, zimowy dzień. A Scrooge ze swego łóżka widział rozpościerający się nad Londynem puszysty tren śniegu. Chwała Bogu! Chwała Bogu! Jestem jak nowonarodzone dziecko! Tak!
Właśnie pragnę być dzieckiem! Wiwat! Wyskoczył z łóżka i otworzył na oścież okno. Ujrzał na ulicy małego chłopca w odświętnym ubranku, do którego krzyknął. Hej, chłopcze! Jaki dzień dzisiaj mamy? Proszę pana, mamy Boże Narodzenie! Boże Narodzenie? Więc go nie straciłem. Duchy dokonały wszystkiego w ciągu jednej nocy. Czy możesz podejść tutaj bliżej, chłopcze? Czego pan sobie życzy? Czy wiesz, gdzie jest sklep z bitym drobiem? Znam doskonale ten sklep! Czy nie wiesz przypadkiem, czy nie sprzedali tego wielkiego indyka, który wczoraj wieczorem jeszcze wisiał w oknie wystawy? Tego największego! Wisi tam jeszcze! A więc biegnij i proś, by przyniesiono go tutaj, a ja wskażę, komu należy go doręczyć. Łap pieniądze! Dziękuję, dobrze, już biegnę! Każę tego indyka zanieść Robertowi i jego rodzinie. Indyk jest co najmniej tak duży, jak mały Tim. Scrooge był naprawdę szczęśliwy. Potem ogolił się, przywdział najlepsze ubranie i ruszył do kościoła. Pozdrawiał mijanych uprzejmym gestem głowy i uśmiechem. Wreszcie przed kościołem spotkał jednego z kwestarzy. Szanowny panie, jakże się cieszę, że pana widzę. Czy pozwoli pan, że wypiszę czek po świętach? Proszę nie oponować. Niech pana Bóg błogosławi. Po południu Scrooge skierował się ku dzielnicy, w której mieszkał jego siostrzeniec. Kilkanaście razy przeszedł przed fasadą domu, nim odważył się wejść do środka. Wujek Scrooge? Mój siostrzeńcze kochany, pozwól, że cię uściskam. Niepodobno sobie wyobrazić serdecznego przyjęcia, jakiego doznał. To był prawdziwie świąteczny cud. Nazajutrz udał się do biura. Wstał wcześniej, gdyż pragnął przyłapać Roberta na spóźnieniu. Istotnie tak było. Bardzo pana przepraszam, ale zdarzyło się to tylko raz w tym roku. Proszę wejść do mnie. Sceny takie znamy z amerykańskich filmów, gdy aktorzy krzyczą surprise, surprise. Scrooge otworzył przed Robertem ramiona i przeprosił za wszystkie szykany, jakich się dopuścił w przeszłości. Z całego serca pragnę, aby święta tegoroczne wynagrodziły ci wszystkie dawne, któreś ze mną spędził. Podwyższam ci pensję i dołożę wszelkich starań, aby postawić na nogi twoją rodzinę. Twierdzą państwo, że takie przemiany możliwe są tylko w książkach? Spróbujmy. Spróbujmy czasem zacząć od nowa. I nie wypominajmy stale tego, co było dawniej. Czytał Michał Żebrowski. Szanowni słuchacze, z całego serca na tegoroczne święta Bożego Narodzenia życzę wam szczęścia, miłości, mądrości i oczywiście obfitości. To mówiłem ja, Ebenezer Scrooge.